Słyszałem, że fracht też zdrożał. Fracht zdrożał w zależności w jakich kierunkach, ale nawet dwu- i trzykrotnie, czy to jest import, czy eksport. Panie prezesie, rozmawialiśmy tutaj o stronie kosztowej, o stronie surowcowej, ale też i o imporcie. Państwo jesteście dużym też eksporterem. Jak popatrzymy na 2020, to widzimy, że wartość eksportu produktów czekolady, czekoladopodobnych urosła o 8% rok do roku. Jeśli chodzi o cały rynek produktów tych, nazwijmy to, cukierniczych, to jest też wzrost 4%. Widzimy, że można by postawić tezę, że branża sobie dobrze radzi w COVID-zie, dobrze radzi sobie na rynku. Widzimy też, że ta wartość jest, też nie mamy chyba tego świadomości w takim powszechnym rozumieniu biznesu spożywczego, że wartość tego eksportu to jest 2,2 miliarda euro. To jest porównywalne do biznesu mleczarskiego w Polsce. To zwykle nam się kojarzy mleko. No to jest druga największa branża po mleku, jeśli chodzi o po mięsie, jeśli chodzi o obroty. No i teraz też trzeba postawić w kontekst. Jesteście liderem w Polsce. Wiemy o tym, no to jak pan też to powiedział, jeśli chodzi nie, o... Nie, nie jesteśmy już liderem, ale jesteśmy czołowym. Ja uważam, że jesteście w twojej branży dobrze. Ze znanymi markami. Opinia. Znajdziemy rubrykę, w której okaże się, że jesteś liderem. Ja według tutaj mojej opinii pozostaję przy swoim, natomiast dziękuję za skromność. Natomiast fakt, do czego też zmierzam w kontekście Ferrero Mondeleza do tych dużych graczy. Faktycznie, gdzie leży recepta na sukces? No bo ja się pokuszę o tezę, to jest moja opinia, że branża przez ten okres od transformacji, rozmawialiśmy też i przed wywiadem, te 31 lat pana doświadczeń, gdzie leży sukces na rynkach eksportowych? I o to też będę jeszcze potem kontynuował. Oj, bardzo szerokie pytanie, to może zacznę... Praktyka, panie prezesie. Tak, zacznę od tego, dlaczego my wybraliśmy... i chcemy się rozwijać na rynkach międzynarodowych. I może jeszcze do tego dodam, dlaczego bardzo mocno inwestujemy też w rynek brytyjski. Rynek brytyjski, poszliśmy za Polonią. Eksport nam się tam bardzo ładnie zaczął rozwijać. No i zakupiliśmy już ze 140-letnim doświadczeniem gracza brytyjskiego. W kolejnym roku przejęliśmy irlandzkiego. Ale ten irlandzki Lily O'Brien's ma ponad 50% sprzedaży na rynku brytyjskim. Od miesiąca na rynku brytyjskim jest Colian UK, która zarządza całym segmentem produktowym, który mamy na tym rynku. Docelowo chcemy tam osiągnąć, żeby to była sprzedaż myślimy tak o 70 milionach przychodu euro i chcemy tylko i wyłącznie sprzedawać tam produkty brandowe, nasze marki. Także nasz kierunek rozwoju eksportu, przede wszystkim to mając nieporównywalnie większą skalę biznesu, rynek polski robi się za mały. Nie jest w stanie wchłonąć takich ilości produktów, dlatego w tych najbardziej znanych naszych markach wychodzimy na rynki międzynarodowe. Nie wychodzimy z polskimi nazwami, bo byłoby to trudne. Rzeźki, Jerzyki. Ale no tak, Rzeźki, Jerzyki. Kto to wymówił? Chociaż był taki moment, żeby też było coś dla urozmaicenia. Kto to wymyślił, nie? Jerzyki to ktoś wymyślił, mówi, no takie najeżone, no to takie jak taki Jerzyk, nie? No i tak zostało 20 parę lat temu. Jest. To może 20... Jerry jakiś? Jerry, nie? Ale powiem fajną historię. Ja już ją opowiadałem, ale jeszcze akurat wspólnie z Państwem nie miałem okazji jej opowiedzieć. Jak rejestrowaliśmy firmę na Ukrainie. To był 2004 rok. Rewolucja, pomarańczowa rewolucja. No i koledzy pojechali zarejestrować firmę. No i zgłaszają. Jutrzenka. A pani w recepcji. Pani w rejestracji mówi, Boże, ale wy jesteście znani. Oni takie oczy, nie? No jak? No Juszczenka, nie? Kwestia wymawiania. Krzyczy, że. No i w momencie wejścia na rynek już byliśmy strasznie popularni i koledzy się tak wystraszyli, że nie zarejestrowali tej spółki pod tą nazwą. Wymyślili na kolanie, wymyślili inną, ale przyszedł kryzys. I za szczęście wycofaliśmy się z tego biznesu i tylko i wyłącznie eksportujemy. Nie mamy tam naszego biznesu w tej chwili.
Także to jest niesamowicie ważne, żeby dostosować też do danych rynków. No, na przykład familijne na rynkach międzynarodowych sprzedajemy jako Familis, także nie było potrzeba daleko zmieniać, ale staramy się używać tej samej szaty graficznej, ale na przykład już na rynku brytyjskim sprzedajemy ją pod marką Elizabeth, przepraszam, nasze jeżyki sprzedajemy pod marką Elizabeth Show jako biscuit i wykorzystujemy potencjał tej marki na tym rynku. W przypadku eksportu, wracając do pytania Michała, wiele firm, wiele koncernów międzynarodowych zainwestowało ogromne pieniądze w Polsce i robią produkcję słodyczy na swoje rynki. Polskie firmy, które produkują albo polskie marki, starają się sprzedawać te produkty na innych rynkach pod polskimi markami. Wiele koncernów międzynarodowych produkuje, i to jest bardzo duża wartość dodana dla naszego polskiego biznesu, bo to wychodzi z Polski. Nasz produkt brutto rośnie, tylko się cieszy, dlatego jesteśmy tak silnym graczem pod względem eksportowym na rynkach międzynarodowych. Ogromne inwestycje, pewnie między innymi dlatego, że w Polsce był know-how i to już wiele, wiele lat temu, wiele koncernów międzynarodowych. Nasz eksport w tej chwili jest podzielony na dwa obszary. To jest ten, który mamy bezpośrednio firmy na rynkach międzynarodowych i ten, który wysyłamy z Polski. Staramy się rozwijać ten, który wysyłamy zarówno z Polski, jak i z tych rynków, ale tak jak już wspomniałem, budując nasze marki, tak jak Lily O'Brien's, Elizabeth Show, czy polskie marki, często w wydaniu całkowicie pod innymi markami na rynkach międzynarodowych. Ja trochę specjalnie po to zapytałem, bo mówię, wydaje mi się, że my jako tutaj otoczenie rynkowe nie oceniamy tej branży. Mówię, no ta wartość eksportu versus chociażby biznes mleczny pokazuje, jak to jest istotna tak, branża ja też dla gospodarki. Oczywiście tam pytanie, ale to jest naprawdę zbliżona wartość. No to świadczy, jak to jest istotna branża. Tak, przemysł cukierniczy naprawdę jest bardzo silny i tylko powinniśmy tutaj pielęgnować te biznesy, które są w Polsce, żeby nadal chcieli tutaj produkować, gdyż te decyzje pewnie kilka lat wstecz były podjęte tym, że jesteśmy pod względem kosztowym znacznie bardziej na niższym poziomie niż rynki zagraniczne. My na przykład sprzedajemy wiele produktów na rynki międzynarodowe, gdzie nie sprzedajemy ich pod markami w Polsce. Na przykład Alibi, która w tej chwili podbija na przykład rynek południowej Afryki, jest bardzo znany, bardzo super, super dobrze został przyjęty na tym rynku i nawet staramy się na tych rynkach. Ale co to jest? Alibi to jest baton, aha, a na rynku polskim w tej chwili wprowadziliśmy i jest to bardzo podobny, może prawie identyczny, grześki baton. Na rynku polskim mamy oczywiście baton grześki, znana, lubiana marka na rynkach międzynarodowych. No, wprowadziliśmy kilka lat temu Alibi. Właśnie o tą Afrykę, bo też widzimy, nie jesteś pierwszy, który wspomina o istotności tego afrykańskiego rynku, który trochę chyba był tak zaniedbany w mentalności przedsiębiorcy tutaj, który produkował w Polsce. Jest trudny też. Po prostu. To jakby nie mówię, że jest łatwy, tak? No, ale też zaczęliśmy rozmowę od różnych trudności. I teraz w kontekście, my widzimy też, w banku ogniskują się też te trendy, te pytania, które zadają sobie przedsiębiorcy. Widzimy duże zainteresowanie właśnie tą Afryką. Mamy też tutaj świadomość, że to przyrost naturalny, no to Afryka będzie 40-45% w najbliższych 5 lat, to przyrostu globalnego ludności to będzie właśnie kontynent afrykański. Plus mamy świadomość, że oni się bogacą. Też dla oddania kontekstu, to powiedzmy te najbogatsze państwa Afryki, czyli RPA, czyli Algieria, czyli Egipt, czyli Maroko, no to jest mniej więcej dochód rozporządzalny, taki jak Polska miała w latach 90., w połowie lat 90., więc to już Można trochę powtórzyć historię. A to jest kolejny wątek, bo też jak pracujemy za granicą, to widzimy, jak polski sukces gospodarczy, tu on jest jednoznacznie postrzegany jako sukces, pokazuje, że polski przedsiębiorca na swój sposób mógłby być nieźle przygotowany na te rynki.
I teraz, panie prezesie, w kontekście tej Afryki, jak postrzegasz ten rynek? Czy tutaj faktycznie jest przestrzeń do wzrostu? Fokusujecie się na nim? Jest plan na... No mówię, to nie jest jednorodny rynek, to nie mamy tam Unii Europejskiej, nie? Oni nie mają tego czynnika komfortu. Na pewno na tych rynkach, które nie są tak mocno zagospodarowane, można też nakreślać jakieś trendy. Tak jak z tym dowcipie, jak pojechał jeden sprzedawca sprawdzić, czy w Afryce można sprzedawać buty i przyjeżdża, mówi, nie, mówi... Nikt nie chodzi, nikt tam nie chodzi w butach. Drugi pojechał, mówi, kurde, jaka perspektywa, tam nikt nie chodzi w butach, jaki potencjał, nie? No to jeżeli byśmy popatrzyli, tak samo budowaliśmy w Polsce ten potencjał rynku i rynek słodyczy przez te wiele lat jest nieporównywalnie większy, a co za tym idzie i kupujemy znacznie lepsze słodycze, też i te premium. Jest to szansa. Mamy dużo przewag na wejściu. Mamy know-how, mamy doświadczenie. To samo, co koncerny międzynarodowe wchodziły na rynek polski i często przejmowały polskie firmy, bo miały ten know-how. My wychodzimy w tej chwili na te rynki, próbując dostarczać produkty, na które jest zapotrzebowanie, i tym przykładem może być właśnie południowa Afryka, gdzie często produkty są nawet droższe niż na polskim rynku. Jest to rynek, który bardzo szybko wzrasta, ale jest wiele utrudnień. Przede wszystkim jedno z największych utrudnień, może nie w RPA, ale no to jest logistyka wewnętrzna, która dla wszystkich jest, no to jest ta logistyka, którą mamy, że jednak dostarczenie tego produktu w naszym przypadku w odpowiedniej temperaturze musi być bardzo szybka i sprawna. Ona nie może trwać więcej niż poniżej 30 dni, żeby produkt też nie tracił na jakości. Jak duża część polskiego eksportu żywności, szeroko to mówimy o całej branży, bo to moglibyśmy przykłady dawać, ona trafia przez pośredników właśnie na ten kontynent i no ta, nie przesuwamy się w tym łańcuchu wartości. Ja się tak zastanawiam, czy z jednej strony naszym pewnie bonusem polskiego producenta jest to, że nie kojarzy się z kolonializmem na przykład z przeszłością, a z drugiej strony na przykład bariera językowa. Francuzi i Anglicy w Afryce mają siłą rzeczy łatwiej. No ale rozumiem, że dobry przedsiębiorca to sobie jakoś to zrównoważy. Ja chciałem... Szybkim adwocem dam. W tej chwili w Polsce młodzież praktycznie mało kto nie mówi więcej niż jednym językiem. Także tu nie ma żadnego problemu. W biznesie posługuje się językiem angielskim. To nie jest wielki problem. To, co możemy wykorzystać, to w wielu krajach, to nie tylko w Afryce, jesteśmy bardzo dobrze postrzegani jako kraj europejski, w Unii Europejskiej to się zmienia. Gorzej jesteśmy postrzegani na rynkach pewnie Europy Zachodniej. Jeszcze często trochę nas tam kojarzą może z tymi demulodami, co nie jest dobre. I my jako kraj, jako Polska, jako przedsiębiorcy powinniśmy budować Made in Poland. Jak ileś tam lat temu poruszyłem taki temat na jednych z jakichś tam paneli, to powstała wielka burza, jak to można robić. Ale to jest podstawowa rzecz, żebyśmy byli bardzo dobrze postrzegani na tych rynkach, bo wtedy my będziemy mieć nieporównywalnie łatwiej na te rynki wejść, niż jeżeli będziemy postrzegani, że tam jakiś tam kraj z Europy, którego mało kto zna.